Nie lękaj się, nie poddawaj się, proszę Państwa. Nie lękaj się, nie poddawaj się. Taka piosenka, proszę Państwa, jak na dzisiejszy dzień 5 grudnia 2016 roku, to dobry numer. Wciąż mamy Muzeum Niepodległości w Wernisach, z Muzeum Niepodległości. No Janek, nie Janek, tylko ten Marek nagrywa. Zauważ może, że ktoś stworzył cię z miłości, bo tak to były takie niewyraźne. Kamera powinna to wyostrzać. Napis też był niewyraźny. Jak te światła tak świecą dziwniej. I on ma bardzo dobrą kamerę, Marek Zajączkowski. No i co z tego Państwo zobaczą? Kamera powinna się nie poddawać, wyostrzyć to, bo to co to był za obraz, prawda? Prymitywny, amatorski taki. A my chcemy ładnie to widzieć. I wyraźnie, no dla potrzeb też. Nie tyle tylko, żeby to było ładne. Jak to powiedziała Maria Wollenberg, ale też, żeby to było wyraźne. Także proszę Państwa, no zobaczymy dalej. Tutaj Kino Paradiso w pierwszym rzędzie. Ja zawsze siedzę w pierwszym rzędzie, no ale jakbyśmy chciało obejrzeć dobry film, to w środku dobrze jest usiąść. Nasza klasa tu przyszła kiedyś, w 80 roku oglądałyśmy Lalkę Bolesława Prusa. Czy Ogniem i Mieczem, bo to cholera, już tak dawno było, że... Ja pamiętam tylko tego Olbryskiego, Ogniem i Mieczem chyba. A może a Lalkę to nam Mirosława Wrześniowska opowiadała? Wspaniała nauczycielka, ona jeszcze żyje na Ochocie mieszka, na pewno wierzę. Proszę Państwa, tak pięknie opisuje to wszystko. Jako aktorka recytując wiersze. Ja tu się wiersze napisałam, parę wierszy. Zalewski, jak to przeczyta, to normalnie wyciągnie nogi, że po prostu wierszem ktoś poetycko pięknie napisał, on nawet nie wie kto, tylko na ten kanał to weszło. Proszę Państwa, jak chodzić krzyżem, to nie wypada po prostu umawiać się na randki z facetami, prawda? Jak chodzić krzyżem, udaje, że wierzy w Pana Boga. Zgadza się z tym, no. On powiedział tak i po prostu... Zalewski to jest okropny, Zalewski. Ale proszę Państwa, on sobie z tego nic nie robi. Jakby myślał, że ten ksiądz Rydzyk, bo zrobił z nim kilka zdjęć na kanale, ksiądz Rydzyk, że mu ksiądz Rydzyk pomoże. No to co ksiądz Rydzyk pomoże? Ja tutaj słyszałam o tych biskupach, jak wypowiadali się biskupi. Katolicy przecież tu nie ma ani jednej osoby prawosławnej, ani biskupa Jakuba nie ma. Że no tam czasy jeszcze to były księdza Gila pedofila, nie wiem co tam się stało z tym księdzem Gilem pedofilem, ale tutaj biskupi katolicy mówią, no proszę Państwa, bo to nie tylko było drodzy bracia do katolików jako takich, no bo to wiecie Państwo, cała Polska się patrzy, proszę Państwa, przecież te dzieci pchają się mi pod kołdrę do łóżka, same te dzieci się pchają, także biskupowi katolickiemu dzieci się pchają. I co ty na to? Radio Tok FM, Eurokoncita. Barbie, wypij herbatkę, zjedz makaron, dziecko. Usiądź tam. Radio Concita, gdy nadaje. Tok FM, Eurokoncita. Barbie, Baby, Langstrom. Oczywiście, dobrze, rozumiem. Bo ci się nie chce jeść, ale jak wyjdzie, za 5 minut ci się zachce, to się dzieje. Także proszę Państwa. Ogłoszenia drobne. W Bydgoszczy w Bożej o 16 spotkanie modlitewne koła przyjaciół Radia Maryja, natomiast o godzinie 17 sprawowana będzie Eucharystia.
Pozdrawiam Rzeszów w parafii Chrystusa Króla o 17.30, różaniec o godzinie 18.00, msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka ku czci Bożego Miłosierdzia oraz modlitwa różańcowa. W Chorzowie w kościele świętej Jadwigi Śląskiej dzisiaj o godzinie 18.00 msza święta dla przyjaciół Radia Maryja. W Gościcinie w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 16.30 różaniec, o 17.00 msza święta, po niej spotkanie w salce przy kościele. Temat spotkania: polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-56. W Krasnym Stawie w kościele świętego Franciszka o 16.00 msza święta, po niej spotkanie z opiekunem w sali parafialnej. Uwaga, Tychy w parafii błogosławionej Karoliny o 17.00 w auli świętego Jana Pawła II, rodzina Metropolia Polska. Bardzo serdecznie zapraszamy na prelekcję naukową. Natomiast jutro, 6 grudnia, we wtorek, modlitewne spotkania w rodzinie Radia Maryja odbędą się w Warszawie, Choszcznie, Kępnie, Proszowicach, Bożkowie, Koziegłowach, w Lublinie i w Daleszycach. Uwaga, Warszawa, jutro w kościele świętego Tomasza Apostoła przy ulicy Dereniowej 12 o 12.00 msza święta, po niej spotkanie formacyjne. W Choszcznie w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Rynek 1 o godzinie 18.00 jutro sprawowana będzie msza święta. Także jutro w Kępnie w kościele świętego Marcina o godzinie 18.30 msza święta, po niej spotkanie formacyjne w salce. W Proszowicach, w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jutro o 17.30 różaniec, o godzinie 18.00 sprawowana będzie msza święta. W Bożkowie, w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła, o 16.00 jutro modlitwa różańcowa, o 17.00 Eucharystia, po niej spotkanie na plebanii. W Koziegłowach koło Poznania w parafii Matki Bożej Fatimskiej o 18.00 msza święta, po niej spotkanie w salce parafialnej. W Lublinie w parafii Dobrego Pasterza o 17.30 nabożeństwo ku czci świętego Jana Pawła II, o godzinie 18.00 Eucharystia, po niej spotkanie formacyjne w Dolnym Kościele. W Daleszycach w kościele świętego Michała Archanioła o 17.00 modlitwa różańcowa, o 17.30 msza święta, po niej spotkanie z opiekunem koła przyjaciół Radia Maryja. Drodzy Państwo, w naszym programie o 14.30 kolejny odcinek naszej radiowej lektury, o 14.45 muzyka mistrzów, modlitwa ku czci Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00, czas życzeń i pozdrowień o 15.30, aktualności dnia o godzinie 16.00, kwadrans po godzinie 16.00, aktualności Radia Watykańskiego. O 16.30 audycja dla młodzieży, o 17.00 serwis informacyjny, popołudniowa katecheza i o 17.40 wieczorna modlitwa kościoła, czyli nieszpory. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat: rola i zadania poczty w świecie globalnej wioski. Naszymi gośćmi będą pan Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej S.A. i pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja rozmów w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Yeah.
oświadczyła, że rząd konsekwentnie realizuje zaplanowane inwestycje infrastrukturalne. Jej zdaniem dowodzi tego również przyszła realizacja drogi ekspresowej S1. Z dużą satysfakcją dzisiaj mogę powiedzieć, że droga S1 staje się faktem. Chcę wszystkim Państwu podziękować za to, że włączyliście się bardzo aktywnie, że wszystkie samorządy, które leżą na przebiegu tej trasy, włączyły się aktywnie i przede wszystkim udało się znaleźć konsensus. Chcemy, żeby Polska rozwijała się równomiernie, żeby bez względu na to, gdzie mieszkają ludzie, mieli szansę na realizację swoich ambicji. Premier podkreśliła, że realizacja drogi stanowi jedną z inwestycji infrastrukturalnych objętych strategią odpowiedzialnego rozwoju. Droga ekspresowa S1 docelowo połączy Pyrzowice pod Katowicami ze Zwardoniem na granicy ze Słowacją. Lufthansa i General Electric zainwestują 250 milionów euro w Środzie Śląskiej, zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Zapadła decyzja, że w Środzie Śląskiej powstanie Centrum Serwisowania Silników Lotniczych, mówił minister rozwoju. O wyborze tego miejsca w Polsce zadecydowały przede wszystkim właśnie elementy związane z bardzo wysoko wykwalifikowaną naszą kadrą, naszą siłą roboczą i szczególnie z tego powodu się właśnie cieszę. Szczególnie chciałem podkreślić to, że jest to dla nas również taki symboliczny moment, że dwie wielkie korporacje, które ze sobą zrobiły joint venture, Lufthansa Technik i GE, że zdecydowały się właśnie w Polsce. Minister rozwoju powiedział, że jest to historyczny projekt o wysokim stopniu zaangażowania technologicznego i inżynierskiego. Polska policja prowadzi jedną z największych operacji w ostatnim czasie. Zatrzymano kilka osób, m.in. na terenie Ukrainy w Kutnie. Łącznie sprawę na terenie całego kraju zaangażowanych jest ponad 200 funkcjonariuszy różnych służb, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji. Sprawa ma charakter gospodarczy, ale śledcze nie mogą w tym momencie podać żadnych szczegółów. Powiedziała rzeczniczka CBŚP Agnieszka Chemelusz. W ostatnim czasie, bo wiemy, że udział w sumie ponad 200 funkcjonariuszy różnego rodzaju służb. Urząd Kontroli Skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy prowadzą obecnie działania pod Kutnem, zabezpieczają dokumentację, również są zatrzymywane w tej chwili osoby. Działania cały czas trwają, więc na tym etapie tego postępowania nie możemy zdobyć więcej szczegółów ze względu po prostu na dobrą sprawę. W tym roku lokalne media pisały o kilku przypadkach śmierci młodych pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków. W tym największym zakładzie przetwórstwa mięsnego w kraju pracują nie tylko Polacy, ale też obywatele Ukrainy. Dziś na północy kraju zachmurzenie duże i miejscami opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do 4 stopni powyżej zera na zachodzie i do 5 na wybrzeżu. A kolejne informacje dnia na naszej antenie o godzinie 15. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowo wszystko. Na zegarze 14:35 słuchają Państwo Polskiego Radio 24. Już za kilka minut porozmawiamy o wracającym jak bumerang pomyśle militaryzacji Unii Europejskiej. Czy powstanie wspólna unijna armia? Odpowiedź na to pytanie za minut kilka. Na początek jednak sprawy teatralne. Porozmawiamy o święcie, o wielkim święcie twórców i miłośników teatru Polskiego Radia. Dziś poznamy laureatów Wielkiego Splendora i innych nagrodzonych za twórczość na regionowej scenie. Ta coroczna wyjątkowa uroczystość skupia osobistości środowiska aktorskiego, znanych reżyserów, kompozytorów i scenarzystów. Od wielu lat bywa na niej wszystkich. Nagroda Wielki Splendor przyznawana jest od 1988 roku przez Zespół Artystyczny Teatru Polskiego Radia dla aktorów za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i pomacniania rangi radia artystycznego w Polsce, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia. W ten sposób chcieliśmy wyrazić swój szacunek, uznanie, a zarazem podziękowanie dla wszystkich twórców, którzy pojawiają się w studiach Teatru Polskiego Radia. Dbamy o to, by ta oferta, którą składają słuchaczom Polskiego Radia, była bogata, ciekawa, inspirująca. Pojawiają się tu wszystkie pokolenia, około 600 rocznie. Realizujemy prawie 200 premier. To jest największy teatr w Polsce, być może i w Europie. Wyróżniani Nagrodą Wielkiego Splendora aktorzy to najlepsi z najlepszych, którzy w swoim dorobku mają setki ról w Teatrze Wyobraźni, jak chociażby ubiegłoroczni laureaci. Elżbieta Kępińska zagrała 400 kreacji w Teatrze Polskiego Radia, a Marcin Troński ponad 500. Wszyscy nagradzani aktorzy zawsze
zawsze podkreślali, że wielki splendor to dla nich ogromny zaszczyt. Nie inaczej rok temu mówili Elżbieta Kępińska i Marcin Troński. Już jest ponad 50 lat, kiedy współpracuję z radiem. Jest to wielka, wielka przyjemność i ogromny zaszczyt. Chciałabym, żeby ta współpraca trwała jak najdłużej. Będzie stał wasz miejscu, bo to dla mnie bardzo ważna nagroda, która stawia polski cel ponad wszystkim, a słowo dla mnie jest rzeczą ogromną. Dwa lata temu Wiktor Zborowski, odbierając wielkiego splendora i wspominając ponad 40-letnią pracę dla Teatru Polskiego Radia, podkreślał, że ceni go głównie za to, że nigdy nie zaproponował mu bezwartościowego tekstu. Nawet kiedy we wczesnych latach 70. jeszcze na Myśli Wieckiej nagrywałem audycję zatytułowaną Wiktor Zborowski recytuje swoje ulubione wiersze poetów azerbejdżańskich. Były to wiersze pięknie przetłumaczone i jakby to powiedział Dudek Żywoński, napisane całkiem niezłą azerbejdżańszczyzną. Ale przez 28 lat istnienia nagroda się zmieniała, mówi Janusz Kukuła. W tej chwili przyznajemy nagrodę Wielki Splendor dla mężczyzny i kobiety. Na początku była to tylko jedna nagroda, później naprzemiennie kobieta-mężczyzna otrzymywali, aż w końcu uznałem, że jednak aktorzy zasługują na takie właśnie traktowanie. Dochodziły także inne wyróżnienia. Pojawił się również taki odcień nagrody, który nazwaliśmy honorowym Wielkim Splendorem. To jest nagroda przyznawana za długie lata współpracy. Potem pojawiła się nagroda Splendor Splendorów, przyznawana za całokształt dorobku artystycznemu w Teatrze Polskiego Radia. W ubiegłym roku tą nagrodą po raz pierwszy uhonorowany został cały zespół twórców i realizatorów powieści radiowej w Jeziorach, 55. rocznicę istnienia. Jan Warenycia, który od 25 lat reżyseruje tę powieść radiową, mówił: przez przeszło 55 lat nie zdarzyło się nigdy tak, żeby pory nie zostały dostarczone. Bardzo dobry, wręcz znakomity scenariusz Jeziorań. Potem w Teatrze Polskiego Radia go zrealizowali i nadali tę niedzielę. Od 2010 roku przyznawany jest także Telesplendor imienia Włodzimierza Ławniczaka. Nagroda ustanowiona została dla wyróżnienia twórców swobodnie poruszających się w świecie słuchowisk i w świecie spektakli telewizyjnych. Na kogo w tym roku spłynie Wielki Splendor, dowiemy się już niebawem. Tegoroczna gala właśnie się rozpoczęła w studiu S2 w Warszawie. Uroczystość uświetnią swoimi występami Katarzyna Dąbrowska i Marian Szałkowski, Justyna Panfilewicz i Cezary Mogielnicki oraz Adam Struk i Hipolit Woźniak. Galę wręczenia nagród prowadzi Marta Żmuda-Trzebiatowska, laureatka ubiegłorocznej nagrody Arety za debiut aktorski w Teatrze Polskiego Radia i Grzegorz Kwiecień. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 na zegarze. 20 minut pozostaje do godziny 15. My zmieniamy temat. Major rezerwy Mariusz Kordowski, Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o pomyśle, który nowy nie jest, a który wraca jak bumerang. Chodzi o ewentualną militaryzację Unii Europejskiej i czające się w tle pytanie, czy powstanie wspólna unijna armia. Powstanie czy nie powstanie? Jest to oczywiście pytanie bardzo otwarte. Niemniej jednak ten czynnik bardzo ważny w Europejskim Funduszu Obrony, który też się tworzy, czyli czynnik związany z tym, że przekazanie środków finansowych na ten fundusz skutkuje nie włączaniem tych środków w obliczanie deficytu państwa. W związku z tym może być kuszącym punktem zwrotnym, który sprawi, że państwa będą chciały budować swoje siły właśnie w oparciu o europejską armię. Europejski Fundusz Obrony, o którym pan wspomina, to mają być wspólne unijne pieniądze przeznaczane z jednej strony na badania związane z sprawami wojskowymi, a także na ewentualne wspólne zakupy broni. Tak. Można to uznać za wstęp do wspólnej armii? Tak. Mieliśmy wcześniej inicjatywy w Unii, które były nie za bardzo skuteczne właśnie z tego powodu, że one sprowadzały się wyłącznie do sformowania wspólnych kontyngentów. Natomiast teraz, kiedy za tym wszystkim idą konkretne pieniądze, to może poskutkować tym, że będziemy mieli wspólną armię. Chociaż dyskusja jeszcze przed nami bardzo długa i bardzo burzliwa, bo ten pomysł właściwie od dziesięcioleci jest dyskutowany w Unii Europejskiej. Co rusz któraś ze stolic wysyła sygnał, że ewentualnie byłaby zainteresowana powołaniem do życia takiej właśnie armii, że należałoby takie struktury stworzyć, ale pomysł jak szybko powstał, z reguły tak szybko również upada.
to, co należało być inaczej, co się zmieniło w Unii Europejskiej. Znaczy, przede wszystkim trzeba jasno stwierdzić, że tworzenie Unii Armii nie będzie skutkowało tym, że kraje nie będą posiadały swoich sił, że będą, one mimo to będą posiadały swoje siły, a w ramach Unii prawdopodobnie wydzielą określone komponenty. To jest jakby pierwsza rzecz, więc jest to już samo przez się kuszące dla kraju, żeby jednak na bazie Unii stworzyć coś, co będzie bardziej stabilne, co będzie tylko unijne, w sytuacji, gdy polityka w Ameryce może być mniej przewidywalna, w sytuacji, gdy Ameryka może mieć troszeczkę inne interesy niż Unia, to ważne, żeby Unia uzyskała swoją większą niezależność także w tym obszarze. Czyli na przykładzie Polski funkcjonowałaby, tylko zakładając oczywiście w przyszłości powstała wspólna unijna armia, funkcjonowałaby mimo wszystko armia polska, jak najbardziej równolegle działałoby także na terenie Polski, również i innych krajów unijnych, armia europejska. Tak, ale te wszystkie ukrypowania, które byłyby w armii europejskiej, w sytuacji, gdy będzie taka konieczność, one automatycznie mogą także i będą częścią sił zbrojnych Polski, gdy będzie taka konieczność, będą operowały wyłącznie w interesach Polski. Tu chodzi, podejrzewam, wyłącznie o wspólne operacje, o wspólne inicjatywy. Natomiast zawsze takie ugrupowania są ugrupowaniami, które służą danym kraju. To jest jakby ten czynnik podstawowy i on nie spodziewam się, aby uległ jakiejkolwiek zmianie. Czyli jeśli dobrze rozumiem, armia unijna czy poszczególne armie narodowe nie byłyby członkami, nie byłyby częścią armii europejskiej, natomiast armia europejska mogłaby być wykorzystywana do obrony każdego kraju członkowskiego. Zgadza się, a także do prowadzenia operacji poza Unią, na przykład czy Bliski Wschód, czykolwiek inna część świata, przykładowo Afryka, tak? Czyli do prowadzenia wspólnych operacji, ale spodziewam się, że ten fundusz jest jakby krokiem w kierunku umocnienia Unii, także od tej strony ekonomicznej, ponieważ Unia, która posiada też swój wielki potencjał obronny, jeżeli mówimy o zbrojenia, będzie mogła przez to zmusić inne kraje do tego, żeby kupowały w Europie. To jeżeli taki fundusz będzie istniał w Europie, to podejrzewam, że jego celem będzie kupowanie sprzętu, który będzie produkowany w Europie. Dlaczego do tej pory te dyskusje dotyczące wspólnej europejskiej armii dość szybko przygasały? Przede wszystkim z tego powodu, że sojusz jest organizacją o wiele większą i silniejszą i wiódł tym w wprowadzaniu pokoju w świecie. W związku z tym nie było konieczności, żeby tworzyć coś, co będzie obok. Poza tym umacnianie Unii od tej strony było pewną konkurencją i sojusz mógł przez pewne kraje być interpretowany jako organizacja nieistotna. Z punktu widzenia Polski obie organizacje są jak najbardziej istotne. Ale warto dzisiaj popatrzeć na Unię także od strony współpracy militarnej. Chodziło o to, żeby nie tworzyć konkurencji dla NATO, czy może jednak dla NATO? Nie, jak najbardziej, żeby nie było takiej sytuacji, że przede wszystkim Ameryka powie, że proszę Państwa, no dzisiaj Unia zdaje się sama, tworzy swoją własną armię, zresztą nie potrzebuje obecności Stanów i nie będzie potrzebowała jej wsparcia. A może z drugiej strony ta dyskusja wygasała dość szybko? Bo była spora część krajów Unii Europejskiej, która wychodziła z założenia, że skoro funkcjonuje NATO, to po co nam jeszcze dodatkowi żołnierze, po co dodatkowa armia? No, bardziej chodziło o to, że silne kraje Unii miały troszeczkę inne interesy i przykładowo Francja, która była bardzo mocno zaangażowana w Afryce, chciała zaangażowania Unii w tamtym obszarze. Sojusz, ponieważ prowadził swoje operacje w Iraku, w Afganistanie, był mocno zaangażowany w tamtej części i nie wydzielał sił do operacji w Afryce. W związku z tym Francja, która po części też marzy do powrotu do kraju, który będzie w jutrym świecie, chciała na bazie Unii stworzyć swoją własną siłę. Nie jest to sprzeczne z polityką, którą prezentujemy my, ponieważ mamy wspólne interesy i z Ameryką, i z Unią, i z sojuszem. Jeśli chodzi o fundusz, Europejski Fundusz Obrony, który powstaje i który ma zajmować się na przykład wspólnymi zakupami broni, czy też badaniami związanymi z kwestiami militarnymi, to jestem w stanie sobie wyobrazić. Natomiast jeśli chodzi o ten dalszy, ewentualny krok, czyli powołanie do życia Europejskiej Armii, tutaj pojawia się całe mnóstwo bardzo trudnych pytań. Kto miałby tą armią kierować? Gdzie miałyby się znajdować poszczególne elementy tej armii? Ale w sojuszu były podobne sprawy. Sojusz to jest też sojusz armii, więc tak. I zwykle działa to w ten sposób, że kraje wydzielają swoje siły, które na dany czas w przypadku konieczności będą użyte przez sojusz. Natomiast pomimo tego sojusz posiada pewne małe struktury organizacyjne, które pozwalają dowodzić operacjami. I podejrzewam, że w Unii będzie wszystko tworzone w analogiczny sposób. Mamy cały czas
Towarzystwo Eurokorpusu, to jest organizacją unijną, to jest zgrupowanie kilku brygad, więc z militarnego punktu jest to bardzo silne ugrupowanie. Jest to, tak jak powiedziałem, ugrupowanie unijne, ale ono zostało przekazane pod sojusz, ponieważ Unia nie prowadziła takich operacji. Dowództwo Eurokorpusu mieści się w Strasburgu i jest taką, myślę, dobrym punktem, żeby na jego bazie rozwinąć unijną strukturę, która także byłaby w stanie prowadzić duże operacje, a w zależności od konieczności dane kraje przekazywałyby na dany czas kierowanie określonymi ugrupowaniami. Tyle, że jeśli chodzi o dyskusję w ramach samego sojuszu, wydaje mi się, że ona była jednak mimo wszystko nieco prostsza, no bo wiadomo, że to jest sojusz, w którym każdy ma prawo głosu, no ale z drugiej strony, kiedy przychodzi co do czego, wiadomo, że decydują Amerykanie. Zgadza się, w Unii jest troszeczkę inaczej, ale Unia jest w lepszym położeniu od tej strony, że Unia jednak ciągle ma środki finansowe. Ona oczywiście miała te środki finansowe przeznaczone na inne cele. Stąd właśnie pomysł, aby był specjalny fundusz przeznaczony na cele obronne. To sprawi, że Unia, że kraje unijne będą miały wybór, żeby pewne obciążenia, pewne projekty, które każdy kraj chce stworzyć, można było oprzeć o ten fundusz. Czyli jeżeli na przykład Polska będzie miała i ma dzisiaj bardzo ambitny plan zmiany swojej armii, to część sprzętu, który Polska będzie chciała kupić, może realizować w ramach Unii. Te jednostki będą wydzielone do współpracy z Unią, ale w razie konieczności będą bronić tylko Polski. W ostatnich miesiącach zakupy broni w ramach Unii, czy może szerzej, sprzętu wojskowego w ramach Unii nie do końca się udały. Mam na myśli Francję i helikoptery. Tak, oczywiście pytam o ten aspekt. Ja myślę, że to jest typowy kontrakt, który się kwalifikuje do tego, żeby był zrealizowany właśnie w oparciu o taki fundusz. Z tego powodu, że oczywiście Polska może wybrać każdy inny kraj, może to być Ameryka, może to być Turcja lub jakiś inny kraj spoza Europy, ale jest to kuszące dla rządu, żeby taki kontrakt zrealizować w ramach Funduszu Europejskiego, bo on będzie jakby inaczej, w inny sposób finansowany i sprawia, że jeżeli mówimy o dużych kwotach, będzie to lżejszym problemem dla rządu. Ale ta decyzja, że dzisiaj mamy piąty, proszę Państwa, dopiero 5 grudnia, o słońce świeci. Jest realizowana i może się okazać, że zwycięzcą tego kontraktu jest także Airbus, także...